Dzień dobry, szczęść Boże. Pozdrawiam Państwa z Jerozolimy, spod góry Skopus. Skopus to po łacinie cel. Za chwilkę wyjaśnię, dlaczego tutaj przyszliśmy. Schodzimy w dół, tak zwaną Doliną Curim, która prowadzi prosto do Doliny Cedronu, a potok Cedron ciągnie się od Jerozolimy aż do Morza Martwego. Ma on 34 km długości. Nie będziemy tej odległości przechodzić, a tylko tak informacyjnie. Tu, gdzie jestem, jest piękny park, w którym są wspaniałe drzewa oliwne i drzewa, uwaga, i drzewa pistacjowe. Ale przede wszystkim stąd rozciąga się wspaniały widok na Jerozolimę. Jest godzina 6:15 rano, a więc pora wczesna. Fachowcy od fotografiki, nie jestem fotografem, jestem amatorem, fachowcy od fotografiki mówią, że to jest tak zwana złota godzina. No dla kogo złota, dlatego złota. Trzeba wcześnie wstać na takie złote godziny. Za chwilkę wyjaśnię Państwu cel naszej wizyty pod górą Skopus. Kto był w Jerozolimie i ma troszeczkę rozeznania w topografii miasta, wie, że góra Skopus stanowi część Góry Oliwnej, jej taką północną część tego masywu Góry Oliwnej. Wyznaczona jest Góra Oliwna przez trzy charakterystyczne wieże. Górę oliwną właściwą, czyli wieżę kościoła w niebo wstąpienia, tam też obok jest meczet w niebo wstąpienia. Później taka charakterystyczna wieża szpitala luterańskiego i centrum luterańskiego Wiktoria Augusta. I wreszcie góra Skopus, na której mieści się dzisiaj Uniwersytet Hebrajski. A przed nami rozciąga się przepiękna panorama Jerozolimy, zachodniej Jerozolimy, znana wszystkim od strony właściwej Góry Oliwnej. Ja przyprowadziłem Państwa tutaj w konkretnym celu, aby właśnie stąd poruszyć Waszą wyobraźnię i byśmy wszyscy mogli stać się jak wielcy konkwistadorzy Jerozolimy, bo to właśnie miejsce daje nam obraz tego, co widzieli przed sobą wszyscy ci, którzy chcieli zawładnąć świętym miastem Jeruszalaim. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: skoro zaś ujrzycie Jeruzalem otoczone przez wojska, wiedzcie, że jego spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci, co po wsiach, niech do niego nie wchodzą. Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni. Nastanie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród. Jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jeruzalem będzie deptane przez pogan, aż czasy pogan przeminą. Proszę Państwa, wszyscy fenomenologowie religii są zgodni, że istnieją trzy największe religie wyrastające z tego samego pnia, religie abrahamowe: judaizm, chrześcijaństwo i islam. Dla tych wszystkich trzech religii miasto Jerozolima jest sercem, jest źródłem. Ale tylko jeden z założycieli tych religii stąpał po ulicach tego miasta. 3800 lat temu przybył tutaj do Jerozolimy, do miasta, które nazywało się wtedy Salem, Abraham. Miał go tutaj powitać kapłan jerozolimski,
Melchizedek. Tutaj na wzgórzu Moria Abraham miał złożyć w ofierze swojego syna i Bóg powstrzymał jego rękę, aby tego nie uczynił. To scena wystawienia wiary Abrahama na próbę. Ale Abraham nie widział Jerozolimy takiej, którą widział Jezus. Również Mahomet, gdy rozpoczynał drogę islamu, najpierw inspirował się judaizmem i nakazywał modlić się w kierunku Jerozolimy. Ale później odwrócił się od swoich pierwotnych intuicji i nakazał się modlić wszystkim muzułmanom, zwracając się w kierunku Mekki. Stąd nawet z Jerozolimy wszyscy muzułmanie modlą się w kierunku Mekki. Ale to tylko Jezus chodził uliczkami tego miasta i tylko Jezus nosił w sobie tak wielką miłość do tego miasta i tak wielkie rozdarcie spowodowane tym, że jego misja została odrzucona. Tu w tym mieście zostaje ukrzyżowany, tu w tym mieście zmartwychwstaje. Święty Łukasz tak układa swoją Ewangelię, że wszystkie drogi Jezusa prowadzą do Jerozolimy, ale również wszystkie drogi apostołów prowadzą z Jerozolimy. Dlaczego tak? Dlaczego ten kierunek, w którym Jerozolima nie jest punktem dojścia, ale punktem wyjścia? Dzieje się tak dlatego, że Pan Jezus pragnął, aby stąd, z tego źródła, trysnęło życie dla i zbawienie dla całego świata. Stąd powie swoim uczniom: idźcie na cały świat, wyjdźcie z tego miasta. Tu dokonało się zesłanie Ducha Świętego i tu z tego miasta apostołowie wyruszyli na coś, co można nazwać podbojem świata dla Ewangelii. Z tego miejsca, na którym stoję, z góry Skopus, nieco wyżej, przyglądali się Jerozolimie wszyscy konkwistadorzy, którzy pragnęli zawładnąć tym miastem. Tu stał prawdopodobnie Sennacheryb, któremu nie udało się w 701 roku przed Chrystusem zdobyć Jerozolimy. Tutaj stał na pewno Nabuchodonozor, król babiloński, który w 587 roku, a potem drugi raz w 567 dokonał spustoszenia i zburzenia Jerozolimy. Tutaj stał Tytus, syn Wespazjana, późniejszy imperator rzymski, który w 70 roku po Chrystusie dokonuje zburzenia tego miasta, całkowitego zniszczenia, wyniszczenia i w ten sposób wypełniają się słowa proroctwa Jezusa, które przed chwilą słyszeliśmy. Stąd poprowadził swój atak na Jerozolimę kalif Omar w 626 roku. I tutaj w 1099 roku również z tego miejsca Jerozolimę zdobywali krzyżowcy. Jest to punkt strategiczny, bo pokazuje na takie najsłabsze, północne ramię tego miasta. Tu w XX wieku cesarz niemiecki Wilhelm II stanął i uznał Jerozolimę za najlepsze miejsce, które mogłoby reklamować jego cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego, tak je określił. Wszyscy chcieli zawładnąć tą niewiastą i mieć ją na wyłączność, tylko i wyłącznie dla siebie. To jest los tragiczny, a zarazem piękny tego miasta. Dopiero wizjoner Theodor Herzl, ojciec współczesnego syjonizmu, powiedział w swoich marzeniach ważne zdanie. Wprowadzimy eksterytorialność Jerozolimy.
będzie ona należeć do wszystkich i nie będzie należeć do nikogo. Jej święte miejsca staną się własnością wszystkich wierzących. To bardzo idealistyczny obraz, który Theodor Herzl, wizjoner państwa, współczesnego państwa żydowskiego, współczesnego Izraela, roztoczył przed swoimi słuchaczami. Drodzy Państwo, kilka dni temu miałem okazję rozmawiać tutaj w Jerozolimie z Sufim, to taki duchowny mistyk muzułmański, który mi powiedział takie ważne zdanie. Father, all religions are good, but very often their leaders are no good. Wszystkie religie są dobre, ale bardzo często niestety ich przywódcy nie są dobrzy. I powiedział mi tak, to nie religie są złe, ale to ich duchowni często błędnie postępują. Dotyczy to muzułmańskich szejchów, dotyczy to często rabinów, dotyczy to często duchownych katolickich, duchownych protestanckich, prawosławnych. To w nas, ludziach, jest egoizm, aby zawładnąć coś, zawładnąć czymś tylko i wyłącznie dla siebie. Podczas gdy świat i to miasto należy do wielu. I pewnie dlatego w Księdze Apokalipsy czytamy, ujrzałem miasto nowe, Jeruzalem nowe, zstępujące z nieba od Boga. Te słowa znaczą tyle, że istnieje w człowieku pragnienie Jerozolimy, która byłaby źródłem jego życia. Ale to źródło tutaj ma swoje ograniczenia, wypływające właśnie z ludzkiego egoizmu. Bóg jest jednak większy od naszego egoizmu. I daje nam to żywe miasto jako namiastkę, tej nowej Jerozolimy, nowego Jeruzalem, w którym znajdzie się miejsce dla wszystkich zbawionych. Wszystko ma swój początek i ma również swój koniec. To jest niestety nasze ostatnie spotkanie w tej formule wideobloga. Pragnąłbym w tym miejscu podziękować przede wszystkim wszystkim widzom, którzy dali mi tyle oznak życzliwości, wspierali dobrym słowem, zalajkowaniem tego, co nazywam próbą dzielenia się moją wiarą, moją radością i moimi nadziejami i obawami. Chcę podziękować wszystkim tym wspaniałym ludziom, którzy pracują w studio w Deonie i wypuszczają ostatecznie ten materiał. Oni są dla mnie niewidzialni, ja jestem widzialny. Chcę podziękować ojcom jezuitom, którzy zaprosili mnie do współpracy. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie na ścieżkach Jezusa. Niezwykły, wspaniały rok, który ufam, że wszystkim nam otworzył oczy na te źródła nadziei, tryskające z tego miasta właśnie, a symbolem tego źródła jest malutkie źródełko Gichon, położone po drugiej stronie Jerozolimy, z którego ciągle tryska woda, dająca życie mieszkańcom tego miasta. W każdym z nas jest takie źródło. Musimy go szukać wewnątrz. Ale czasem potrzebujemy tych widzialnych źródeł. Dlatego tutaj przybywamy i z żalem odjeżdżamy. Dla Deonu
i dla wszystkich ludzi dobrej woli z Jerozolimy, z Góry Skopus, ojciec Wiesław Dawidowski.